Dzisiaj w Ewangelii możemy odnotować bardzo ciekawą wymianę zdań między Panem Jezusem a urzędnikiem królewskim, którego syn był bardzo ciężko chory. Otóż do Pana Jezusa przychodzi człowiek, który gwałtownie potrzebuje pomocy. Nie potrzebuje katechezy o znakach i tak dalej. I w pewnym momencie, kiedy Pan Jezus przemawia i chce pouczyć innych zgromadzonych, to urzędnik królewski przerywa i mówi: Panie, zrób coś, bo mój syn umiera. I wtedy Pan Jezus odpowiedział: on już jest uzdrowiony. Myślę tak, że kiedy my przychodzimy z gwałtowną prośbą do Pana Jezusa i kiedy przedstawiamy Mu naszą prośbę jak żądanie i kiedy to jest zgodne z Jego wolą i planem wobec nas, to my natychmiast otrzymujemy łaskę. My tylko potrzebujemy potem czasu, żeby wrócić do siebie jak urzędnik królewski, żeby sprawdzić, co się stało. Jeżeli był dokonany cud, jeżeli była pomoc, to znaczy, że tego potrzebowaliśmy. Ale Pan Jezus zawsze działa od razu, badając pragnienie naszego serca i naszą wiarę.